Inauguracja roku akademickiego 2021-2022 jest kolejnym wydarzeniem w ramach jubileuszu 30-lecia Collegium Polonicum. Uroczystość miała miejsce w czwartek, 21 października i rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12. Przed wydarzeniem o kilka słów poprosiliśmy prorektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesora Tadeusza Wallasa. W życiu każdej uczelni inauguracja kolejnego roku akademickiego jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza, że uniwersytet to organizacja powołana do życia po to, aby prowadzić badania naukowe i prowadzić kształcenie studentów, kształcenie na poziomie szkoły wyższej. Tak się akurat szczęśliwie składa, że jesienią każdego roku w okolicach 1 października, tuż po 1 października, witamy kolejnych studentów. Studentów, którzy przeszli wymagania rekrutacyjne i rozpoczynają życie studenckie, zaczynają funkcjonować w murach uniwersytetu. I nie ulega wątpliwości, że to powitanie studentów pierwszego roku jest świętem dla uniwersytetu, także dla Collegium Polonicum w Słubicach. A oto co o powrocie do systemu stacjonarnego oraz o jednym z bardzo popularnych kierunków uczelni powiedział profesor Andrzej Pukacz. Po pierwsze, staramy się uruchamiać nowe kierunki studiów. Przygotowujemy nową ofertę także na przyszły rok akademicki. Natomiast i w tym roku, podobnie jak w zeszłym roku, dostrzegliśmy wzrost, i to wyraźny wzrost, zwłaszcza w przypadku studiów Digital Entrepreneurship, zainteresowania naszymi kierunkami studiów, także tutaj jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i nie możemy się doczekać kolejnych rekrutacji. Prowadzenie zajęć bezpośrednio ze studentami, to zresztą podkreślają sami studenci, ma o wiele większą jakość, jest o wiele lepsze także psychicznie, aniżeli pracowanie zdalne. No, praca zdalna w trybie online ma wiele plusów, pod wieloma względami jest ułatwieniem. No, niemniej jednak zdecydowanie lepiej prowadzi się zajęcia stacjonarnie i dążymy do tego. Mimo to, że mamy możliwość realizacji zajęć przynajmniej częściowo w trybie zdalnym bądź hybrydowym, staramy się, zresztą do tego nakłaniają nas obecne przepisy, do tego, ażeby realizować wszystkie zajęcia w trybie stacjonarnym. Wymagać to pewnie będzie czasu, żeby znowu się przestawić z trybu online na tryb stacjonarny, ale mam wrażenie, że wszyscy są naprawdę z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że zarówno studenci, jak i wykładowcy już szczerze mówiąc nie mogli się doczekać rozpoczęcia stacjonarnie zajęć, stacjonarnej inauguracji, bo nie ukrywajmy, ale też jest to dla nas bardzo ważne, zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców. Po pierwsze, jest to bardzo duży plus, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi. Wiadomo też, wykłady stacjonarnie zupełnie inaczej jako studenci to odbieramy, niż jednak była ta nauka zdalna. Wiadomo, były też swoje plusy, jeżeli chodzi na przykład o możliwość uczestnictwa w tych wykładach, nawet jeżeli ktoś był chory, tak? Ale jednak nauka stacjonarna to nauka stacjonarna. W Słubicach wybrzmiało kolejne Gaudeamus Igitur. Akademickiej kadrze i studentom życzymy udanego akademickiego roku.